temu była tu pustka. A dziś już do 10. piętra wspina się konstrukcja stalinowskiego Pałacu Kultury i Nauki. W sercu Polski, widoczny z daleka, będzie trwał tak jak wiara w człowieka. Będzie trwał tak jak miłość do dziecka. Będzie trwał tak jak przyjaźń radziecka. Ludzi tu nie tak wiele. Dumna myśl ludzka, wspaniała technika radziecka i socjalistyczne metody pracy stworzyły taki poziom mechanizacji, jakiego nie znaliśmy jeszcze. Wśród stalowej konstrukcji już się wyłaniają białe ściany pałacu z gotowych płyt ceramicznych. Murarz Leonow uczy polskiego kolegę Majcherka radzieckich metod pracy. Kultury to dla naszych robotników Uniwersytet Budownictwa, a dla nas wszystkich wspaniały, trwały pomnik stalinowskiej przyjaźni narodów. Zwyczajny krakowski tramwaj zawozi nas do Beniaminka naszego budownictwa. Nasze najmłodsze rośnie jak na drożdżach. 30 tysięcy mieszkańców ma obecnie Nowa Huta. Pierwsze socjalistyczne miasto w ludowej Polsce. Jeszcze w tym roku oddanych zostanie 7 tysięcy nowych izb mieszkalnych. Jak pięknie to będzie, gdy zieleń wyrośnie. Te przedszkolaki nie wiedzą, że przed wojną mieszkaliby w suterynie, w ciasnocie i wilgoci. Najmłodsze miasto żyje już normalnym, dorosłym życiem. Smaczny jest chleb nowochucki. Robotnicy Nowej Huty to przeważnie synowie chłopów. Kiedyś tacy chłopcy nie mieli innych widoków prócz kawałka ojcowskiej ziemi, na którym coraz trudniej było wyżyć. Polska Ludowa daje im pracę, kwalifikacje, naukę i kulturę. Majster konstrukcji stalowych Mikołaj Lepa to repatriant z Kanady. Dobrze powodzi się jego rodzinie w Nowej Hucie. W Wojskowej Akademii Technicznej imienia Jarosława Dąbrowskiego odbyła się pierwsza promocja absolwentów. Po raz pierwszy w historii Ludowego Wojska Polskiego promowani zostali oficerowie, inżynierowie, specjaliści wszystkich rodzajów służb i broni. Absolwentom Wojskowej Akademii Technicznej życzymy powodzenia w ich ofiarnej i zaszczytnej służbie ku chwale ojczyzny. Dzień dzisiejszy jest niezapomnianym świętem w naszym życiu. Uzbrojeni w bogatą wiedzę techniczną i wojskową oraz potężny oręż ideologiczny,
naukę Marksa, Engelsa, Lenina, Stalina, przystępujemy do zrealizowania naszych najgorętszych pragnień, ofiarnej służby ojczyźnie i partii, aktywnego włączenia się do budownictwa socjalizmu w Polsce. Jesteśmy dumni, że przypadł nam w udziale zaszczyt studiowania w przodującej wyższej uczelni, Wojskowej Akademii Technicznej, opanowania przodującej radzieckiej i polskiej myśli wojskowej i technicznej i otrzymania zaszczytnego tytułu inżyniera wojskowego i oficera. Tradycyjnym szlakiem Rzeszów-Jabłonka, ostatnim szlakiem niezapomnianego żołnierza rewolucjonisty Karola Świerczewskiego, wyruszyły z Rzeszowa 44 drużyny młodzieżowe. W tym roku marsze miały charakter imprezy masowej. Wzięły w nich udział reprezentacje wszystkich zrzeszeń, które walczą o nagrodę przechodnią GKKF. Pierwszy etap Rzeszów-Strzyżów. Prowadzi gwardia. Na mecie drugiego etapu w Krośnie zademonstrował dobrą formę i świetną postawę pierwszy zespół Wojska Polskiego. Każdy kilometr, każdą minutę walczą zacięcie wszystkie drużyny. Trzeci etap. Wysuwa się na czoło LZS-1. Po pięciodniowym marszu zwycięstwo odniósł LZS-1 w czasie 15 godzin 29 minut 58 sekund przed AZS AWF i Gwardią 3. U stóp pomnika Świerczewskiego zawodnicy złożyli ślubowanie. Będziemy służyli ojczyźnie, wzorując się na Twoim życiu i walce. Zimą na Orlą Perć to chyba niemożliwe. Pierwszy raz w historii polskiego taternictwa 45-osobowa grupa dokonała tego wyczynu. Członkowie Wysokogórskiego Oddziału PTTK w Stalinogrodzie dla uczczenia pamięci Józefa Stalina powzięli tę piękną, śmiałą decyzję. Sześć grup wyszło różnymi trasami z hali gąsienicowej. Spotkają się na Koziej Przelęczy. Aby przejść przez nawis na szczycie zmarzłych czubów, trzeba przekopać tunel. Pierwszy przedostaje się Witold Udziela, inżynier mechanik z Gliwic. Ale pamiętać trzeba, że tych pierwszych widzimy dzięki temu, że jeszcze wcześniej na miejsce przedostała się ekipa filmowa, obładowana aparatami do zdjęć. Droga na biwak. Łatwiej, ale wcale niebezpiecznie. W tej restauracji jedzenie smakuje jak nigdzie. No
nocy spędzonej w śnieżnym hotelu przyda się zagrzać i rozprostować kości. Pierwszy raz w europejskiej alpinistyce zorganizowano zimowe biwaki w górach na tak dużą ilość osób. Ostatni etap. Już niedługo Orla Perć. Minutą ciszy uczcili zdobywcy Orlej Perci pamięć Stalina. Naród czechosłowacki żegna swego ukochanego prezydenta, przewodniczącego Komunistycznej Partii Czechosłowacji, towarzysza Klementa Gottwalda. Nieprzebrane rzesze ciągną do sali hiszpańskiej na Hradczynie. Na honorowej warcie delegacje bratnich narodów. Polska, radziecka. Chińska. Lud pracujący potrafi przekuć ból w nieugiętą siłę. Rozpoczyna się ostatnia droga ukochanego wodza narodu czechosłowackiego. Klement Gottwald uczył naród czechosłowacki walczyć o socjalizm, strzec wolności i socjalizmu przed zdradzieckimi zamachami wroga. Choć pogrążony w żalobie, naród śmiało patrzy naprzód. Kroczyć będzie drogą, którą wskazywał Klement Gottwald, wierny uczeń Stalina.